Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test podkładu drogeryjnego. I jesteście bardzo ciekawi podkładu, który kupiłam podczas promocji w Rossmanie. I jestem bardzo zadowolona, że po niego sięgnęłam. A dlaczego? No to przekonacie się w dzisiejszym odcinku. Chodzi kochani o podkład Bourjois, nowość, który nazywa się Always Fabulous. Zamknięty jest w przepięknej szklanej butelce z taką ładną różowo-złotą nakręteczką. Zaraz zobaczymy, co obiecuje nam producent. Marka Bourjois stworzyła podkład odporny na wszelkie warunki, które zapewnia idealne krycie, aksamitne półmatowe wykończenie i doskonałą trwałość aż do 24 godzin. Wzbogacono składniki pielęgnacyjne i filtr SPF 20. Formuła podkładu zapewnia skórze nawilżenie i ochronę oraz nieskazitelny wygląd o każdej porze dnia. Brzmi bardzo zachęcająco, bardzo obiecująco. W takim razie, kochani, nie będę Was tutaj zbyt długo trzymać w niepewności. Zabieramy się za test. Mamy tutaj porównanie trzech podkładów, które lubię. Pierwszy jest to podkład Max Factora Radiant Lift w kolorze 47 Nude. W środku mamy podkład NYXA Born to Glow w kolorze Warm Vanilla. I mamy tutaj podkład z Bourjois w kolorze 120 Light Ivory. Przybliżyłam się tutaj do Was bliziutko, żebyście mogli dokładnie widzieć całą aplikację podkładu. Na skórę twarzy nałożyłam już pielęgnację. Obecnie jestem podczas takiej kuracji dermatologicznej, jestem pod okiem dermatologa. Jak zdążyliście zauważyć na poprzednim filmie, który był dosyć dawno dla Was tutaj udostępniony, miałam problem dermatologiczny, dostałam takiego dużego uczulenia na oku i ten problem się, że tak powiem, powtarzał po aplikacji makijażu. Następnego dnia budziłam się właśnie z zaczerwienioną powieką, więc musiałam sobie troszeczkę odpuścić testowanie nowych produktów. Także do dzisiaj nie wiem, co mnie uczuliło, mogę tylko mieć jakieś tam przypuszczenia i podejrzenia. Ale już nie o tym. Wracamy do naszego testu i teraz na twarz nałożę, słuchajcie, bazę, którą bardzo lubię, którą pewnie znacie. Jest to żelowa baza z NYXA. Ja Wam serdecznie ją polecam. Jest to po prostu moja miłość od pierwszej aplikacji i rzeczywiście ona bardzo fajnie sprawdza się do testów podkładów. Ona pięknie sprawdza się właśnie do utrzymania nawet tych podkładów. Podkłady bardzo ładnie wyglądają po aplikacji właśnie tej bazy. No i ponadto pięknie nawilża i cudownie pachnie. Więc kochani, czas nałożyć podkład. Mój odcień to jest Light Ivory 120. Jest to podkład właśnie z takimi żółtymi tonami, bądź delikatnie wpadają one w tony brzoskwiniowe. Pokażę Wam, jak się prezentuje ten podkład. Jak widzicie, jest dosyć gęsty. Nałożyłam dwie pompeczki, może za dużo tej nałożyłam, także sięgam po jedną, drugą tego, co sobie nałożyłam. Odrobinę, nawet jedną czwartą i nakładam na twarz. Ja zawsze zaczynam aplikację podkładu od aplikacji właśnie centralnej części twarzy. Dokładam sobie odrobinę jeszcze tego podkładu na gąbeczkę i nakładam. Mam bardzo przyjemny taki zapach. Zapach bardzo mi przypomina zapach cytrusów. Nie wiem, czy w składzie są jakieś cytrusy, ale coś takiego mi się właśnie tutaj kojarzy z taką świeżością, z cytrusami. I możemy już zauważyć właśnie kolor tego podkładu. Mam wrażenie, że jest troszeczkę dla mnie za jasny, ale tragedii nie ma. Mam nadzieję, że ładnie się wtopi w skórę i jak się troszeczkę utleni, nie będzie krzywdy, ponieważ bardziej dopasuje się do mojego kolorytu cery. Nakładam drugą tą część, którą miałam na dłoni i aplikuję na moją lewą stronę twarzy. No uważam, że
Dwie pompki to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o aplikację podkładu. I tutaj właśnie poszły dwie gąbki w ruch. Dwie pompki. I tutaj poszły dwie pompki w ruch. Uważam, że to jest bardzo dużo. Więc no nie starczyło mi na całą twarz. Muszę sobie jeszcze dołożyć trzecią pompkę. Dla mnie to jest marnotrawstwo, jeżeli chodzi o po prostu używanie podkładu, no ale no nie wszystkie podkłady są bardzo wydajne. Ktoś lubi zapach cytrusów, to mu się ten podkład spodoba. Ja niekoniecznie przepadam chyba za tym zapachem. Jak wiecie, ja bardzo lubię kosmetyki, które ładnie pachną, ale ten zapach troszeczkę mnie drażni, powiem Wam szczerze. Nie jest to jeden z moich ulubionych zapachów. Wklepuję ten podkład, staram się bardzo dokładnie zaaplikować go na moją twarz. Sięgam po lusterko. Podkład nie zakrył mi moich czerwonych plamek na nosie. A nałożyłam tutaj trzy pompki. Również tutaj w okolicach nosa. I mam wrażenie, że tutaj na policzku też mi co nieco prześwituje, więc nakładam jeszcze troszeczkę tego podkładu. Nakładam na nos i na policzek. Tutaj, gdzie po prostu nie jestem zadowolona z krycia. Tak wygląda, kochani, podkład zaraz po aplikacji. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak on wygląda na skórze, aczkolwiek muszę Wam przypomnieć, że nałożyłam aż trzy pompki podkładu na twarz. Uważam, że to jest bardzo dużo. No wiecie co, żeby nie straszyć, a widzicie moje sińce, jakie są, to pozwólcie, że nałożę sobie korektor, a korektor nałożę tylko pod oczy, żeby tutaj nie psuć i nie oszukiwać, jeżeli chodzi o krycie tego podkładu na resztę części twarzy. Nakładam tylko tutaj, wklepię ten korektor gąbeczką. Sięgam po lusterko i Wam powiem od razu, co widzę. Widzę ładnie przykrytą skórę twarzy. Bardzo ładnie wszystko mi pozasłaniał. Wygląda świetliście, nie wygląda ciężko, nie wygląda w żaden sposób matowo. Podoba mi się, na obecną chwilę bardzo mi się podoba. Także kochani, szybciutko przypudruję sobie teraz twarz. Sięgam po puder Born This Way z Too Faced i za chwileczkę do Was wrócę, żebyśmy mogli zobaczyć, jak podkład prezentuje się tuż po przypudrowaniu. Przypudrowałam sobie twarz i chciałabym teraz pokazać Wam z bliska, jak prezentuje się podkład tuż po przypudrowaniu. Już do Was się zbliżam. Kochani, na obecną chwilę podkład mi się bardzo podoba. Nie widzę tutaj żadnego zbierania się w zmarszczkach mimicznych. No, wygląda bardzo ładnie na buzi. Nie widzę mocno podkreślonych jakichś suchych skórek. Bardzo ładnie prezentuje się również na policzkach, gdzie mam delikatnie rozszerzone pory. Mi się bardzo podoba. Mam wrażenie, że Wy również to widzicie, bo tak jak patrzyłam tutaj w podgląd, to w kamerze również ten podkład wyglądał bardzo ładnie. Ja szybciutko teraz wykonam makijaż, taki zwykły dzienny makijaż i wrócę do Was za chwilę na takie podsumowanie już końcowe, ale oczywiście zrobimy również test trwałości kilkugodzinny. Producent obiecuje, że podkład jest trwał przez 24 godziny. Ja przez 24 godziny testować tego podkładu nie zamierzam. Mamy godzinę. Już Wam powiem, którą, jest dosyć późno, bo jest godzina 14, więc no, postaram się do północy przetrzymać ten makijaż, czyli myślę, że 10 godzin wystarczy na test. Także kochani, robię sobie taki szybki make-upik i za chwileczkę do Was
Wrócę. Kochani, wykonałam taki szybki, dzienny, lekki makijaż i teraz przybliżę się Wam, żebyście zobaczyli, jak ten podkład wygląda w takim pełnym makijażu. Jeżeli chodzi o pracę produktami takimi jak bronzer bądź różdżer rozświetlacz, to nie miałam żadnego problemu, bardzo ładnie mi się rozłożyły na całej twarzy. Już Wam się przybliżam, żebyście mogli zobaczyć efekt taki końcowy. Kochani, widzimy się za parę godzin. Będę oczywiście robiła Wam aktualizację, jak podkład wygląda w innym oświetleniu, w świetle dziennym. Także do zobaczenia za parę godzin. Kochani, jest kilkanaście minut po 17 i chciałabym Wam pokazać aktualizację. Zobaczcie, jak wygląda makijaż po ponad 3 godzinach w świetle dziennym. Się prezentuję. Nie mam lusterka, więc nie wiemy, co mam oceniać. Sami ocencie. Kochani, i witam Was ponownie. Mamy godzinę prawie za 21, czyli makijaż mam na sobie od godziny 14, czyli bez 20 minut mamy tutaj 11 godzin i jest, muszę Wam przyznać, że jest naprawdę dobrze. To, co widzę tutaj w lusterku, to w odległości powiedzmy kilkudziesięciu centymetrów. Po prostu wygląda to bardzo dobrze. Delikatnie widzę, że mam taki świecący się nos, ale jest to normalne, to jest cera mieszana. Delikatnie mam wyświecone policzki, ale to jest po prostu tylko minimalne wyświecenie. Jedyne, co mnie tutaj niepokoi, to porobiły mi się takie dziwne suche skórki na brodzie. To jest jedyny minus, ale tak poza tym to ja nie mam pytań. Ja jestem zadowolona, jestem bardzo zadowolona. Podkład utrzymał się naprawdę fajnie. Nie poschodził mi z nosa. Jadłam dzisiaj dosyć tłuste potrawy i na brodzie też ładnie się trzyma, tylko właśnie tutaj mam takie suche skórki. Już Wam zaraz je z bliska pokażę. No i sami ocencie. No. Ja jestem zadowolona i z czystym sumieniem, kochani. Polecam ten produkt. Naprawdę, naprawdę jest dobrze. Tutaj są te suche skórki. Na czole wygląda ładnie. Na nosie wygląda ładnie, na policzkach wygląda ładnie. No jedyny minus to są tutaj te podkreślone suche skórki. Kochani, ja jestem bardzo zadowolona z tego testu. Podkład wypadł bardzo pozytywnie i jestem naprawdę zaskoczona. Kiedyś bardzo lubiłam używać podkład Bourjois Healthy Mix. To był kiedyś mój ulubieniec, ale niestety on nie nadawał się kompletnie do mojej cery. Mieszałam go z innymi podkładami, tak żeby dostać taki delikatną poświatę glow na skórze. Nie lubię takich tępych, suchych podkładów, już pewnie to wiecie. I ten naprawdę bardzo fajnie się tutaj u mnie sprawdził. Jak mogliście zauważyć wcześniej, miałam wrażenie, że jest troszeczkę za jasny. Teraz w ogóle nie widzę żadnej różnicy, że mi się coś, cokolwiek tu odcina. Myślę, że on się fajnie jakoś utlenił, ale nie utlenił się tak po chamsku na pomarańczowo, tylko po prostu on się dopasował do mojego kolorytu skóry. I kochani, z czystym sumieniem Wam serdecznie polecam ten podkład. Always Fabulous od Bourjois. Naprawdę zdał dzisiaj egzamin. Jestem bardzo zadowolona z tego testu. Kochani, i to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Jeszcze chciałabym Wam wspomnieć o bardzo ważnej kwestii. Ja mam mieszany typ skóry.
i jest to ważna informacja, jeżeli chodzi o dobieranie podkładów, jeżeli chodzi o testowanie podkładów. To, co mi się sprawdziło, niekoniecznie musi się sprawdzić również Wam. Każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inne oczekiwania, także pamiętajcie o tym i koniecznie podzielcie się ze mną taką informacją, czy mieliście już okazję przetestować ten podkład, jakie macie doświadczenia, napiszcie mi koniecznie Wasze właśnie doświadczenia na dole pod filmem w komentarzu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!